Ukrainie. Gwizdy, wyzwiska i transparenty atakujące rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ulicami Warszawy przeszedł marsz opozycji zorganizowany przez lidera PO Donalda Tuska. Opozycji marzy się scenariusz z 4 czerwca 1992 roku, kiedy doszło do obalenia rządu premiera Olszewskiego. Olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzisiaj tu w Warszawie w samo południe powiedzieć: zwyciężymy! Lider Platformy Obywatelskiej rozpoczął ogólnopolski marsz opozycji. Stawili się na nim liderzy Lewicy, Polski 2050 i PSL-u, ale nie pojawili się na scenie. Ludowcy i Polska 2050 zorganizowali osobną konferencję przed marszem. I to jest najważniejsze wydarzenie w scenariuszu politycznym, którym idziemy do wyborów. Głos zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i były prezydent Polski Lech Wałęsa. Ten, poza wychwalaniem swojej osoby, zaapelował do policji o wypowiedzenie posłuszeństwa władzy. Jak dobrze wiecie, jestem człowiekiem sukcesu tysiąclecia. Kochani policjanci, w waszych szeregach jest dużo patriotów. Czy wy widzicie, co się dzieje w Polsce? Czy widzicie, kto łamie konstytucję? Były prezydent wpisał się w zaproszenia do marszu publikowane od wielu dni w internecie. Niestety niektóre nagrania były przepełnione nienawiścią. Z tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, rozumiesz, trzeba żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty. Tłum dał sygnał Lechowi Wałęsie, że ma dość jego przedługiego monologu. Słuchajcie, no dobrze. Jak nie chcecie słuchać, to dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Donald Tusk przekonywał, że na marszu stawiło się 500 000 osób, ale według policji ulicami Warszawy wyruszyło maksymalnie 150 tysięcy osób. Niesiono unijne i tęczowe flagi, transparenty i okrzyki wymierzone były w Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy nie omieszkali uderzyć w uczucia religijne Polaków. Ostatnia droga! Marsz opozycji zakończył się na Placu Zamkowym. Tam szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się silnej opozycji. Finałem tego marszu jest zwycięstwo w wyborach, jest pokazanie, że Polska znowu może się rozwijać, że Polska może odzyskać należne, dumne miejsce w Unii Europejskiej. Jednym z celów marszu opozycji było przeciwstawienie się Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Donald Tusk zagroził kontrolą partii rządzącej. Ci źli u władzy, ci co ukradli, ci co skrzywdzili prostego człowieka, ci co zniszczyli media publiczne, ci co zrobili zamach na konstytucję, będą rozliczeni. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. I ślubuję wam to rozliczenie. Marsz nie był spontanicznym protestem zwolenników opozycji, ale skrzętnie przygotowanym wydarzeniem, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni. Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ich jeśli prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców i tak dalej. To nie pierwszy marsz opozycji przesiąknięty nienawiścią, co może mieć w przyszłości tragiczne skutki, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Każdy, kto usprawiedliwia takich ludzi, poniekąd bierze na siebie ich winę za zaostrzanie tego języka w Polsce. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że marsz źle zapisze się we wspomnieniach związanych z 4 czerwca. Marsz wulgaryzmów i rynsztokowego komunikowania się. Data 4 czerwca będzie kojarzona z tego rodzaju wykwitem kultury. O tym, czy opozycja przejmie władzę, Polacy zadecydują w jesiennych wyborach parlamentarnych, prawdopodobnie 15 października.